Wyśmienita zabawa, liczne konkursy, słodycze, niespodzianki oraz wiele innych atrakcji czekało na dzieci z Kłodzka, które przyszły na halę sportową, aby wziąć udział w tegorocznym balu karnawałowym. Jesteśmy na balu karnawałowym zorganizowanym dla dzieci. To jest już impreza taka cykliczna organizowana tutaj co roku w Kłodzku. Bal karnawałowy dla dzieci zorganizowany został przez Urząd Miasta Kłodzka oraz Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. W ramach balu przewidziane są konkursy na najładniejszy strój, to jest taka nasza rewia mody karnawałowa, w której dzieci jak na wybiegu modelek pokazują się, później dostaje każdy upominek za swój strój. Będzie konkurs tańca na gazecie w parach, będzie konkurs tańca z balonem w parach. Będzie konkurs na piosenkę, wierszyk, na to, co dziecko będzie chciało dane zaprezentować. Jest to impreza skierowana do wszystkich dzieci, które mają ochotę dzisiaj właśnie się pobawić. Nie ma ograniczenia wiekowego, jeśli chodzi o bal karnawałowy. I jeden warunek, muszą się przebrać. Tak, wszystkie dzieci są przebrane, tak jak widzimy, są bardzo piękne przebrania, zwłaszcza księżniczki, jest bardzo dużo księżniczek, są Spidermeny. Ty za co się przebrałaś? Za kopciuszka księżniczkę. A dlaczego? Bo ja lubię księżniczkę. Rycerza? I dlaczego? Bo mi się podoba ten strój, taki miałem. Babynie! Babynie? A dlaczego? Ja lubię rycerza. Ja lubię babynie. Nie? Za wróżkę. Dlaczego? Za kogo się przebrałaś? Za wróżkę. Dlaczego? Dlatego, że to mój ulubiony kostium. Jestem bardzo miło zaskoczona, bardzo nam się podoba. Takie bale mogły być organizowane raz w miesiącu. W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, a jedną z nich było malowanie twarzy. Dla wszystkich dzieci był przygotowany słodki poczęstunek. W każdym roku staramy się zorganizować to tak, żeby zadowolone były przede wszystkim dzieci. W tym roku mamy piękną dmuchaną zjeżdżalnię, basen z piłeczkami, bajkowe zabawy, konkursy. Myślę, że naprawdę dzieci będą bawić się wspaniale i to jest dla nas takim podstawowym wyznacznikiem, żeby dzieci miały świetną zabawę. Była to wspaniała zabawa, a najpiękniejsza z całego balu była radość w oczach dzieci i ich uśmiech. Szkoda, że taki bal karnawałowy jest tylko raz w roku. Bo przy niej czuję, jak smakuje miłość i każdą chwilę pragnę ofiarować Bóg. Jest tego lata, nic się nie zmieniło. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.